Legionowska Konopnicka od lat znana jest z tego, że prymusami stoi. Ale tylu, ilu zgromadziło się tam w ostatni piątek września, nie widziano w szkole bodaj nigdy. Wszystko dzięki stanowiącej już lokalną tradycję uroczystości wręczenia nagród najlepszym uczniom powiatowych szkół, a przy okazji ich nauczycielom oraz rodzicom. Kiedy mówimy sobie, jesteś świetny, to jest najlepsza rekomendacja do tego, żeby za chwilę osiągnąć kolejny sukces. Chyba troszkę w polskiej kulturze, może trochę w polskim wychowaniu, czasami zbyt pruskim, zapominamy o tym, że mówienie sobie, że sukces jest, nawet ten mniejszy sukces, który możemy uznać na co dzień za umiarkowany, jest ważne, żeby go docenić, żeby go pokazać. Wy tutaj na tej sali osiągnęliście sukces niesamowity. A że każdego roku podobnych osiągnięć jest mnóstwo, przed 11 laty powiat zdecydował finansowo je doceniać, co wbrew pozorom w kraju wciąż bywa rzadkością. Rzeczywiście nie jest to tak, że w każdym samorządzie uczniowie, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki w nauce, są nagradzani przez samorząd. No my żeśmy takie rozwiązanie wprowadzili, wychodząc z założenia, że pokazywanie sukcesów, docenianie sukcesów i też wymierne docenianie sukcesu, bo to ma też wymiar finansowy, odniesie doskonały skutek, jeżeli chodzi o podniesienie tych efektów edukacyjnych w naszych placówkach, na czym nam szalenie zależy. Kandydaci do nagrody starosty oprócz średniej powyżej 4,9 i przynajmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, musieli uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Łatwo więc nie było. Mimo to powyższe kryteria spełniło aż 124 uczniów. To niemal dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Odniosłam takie wyniki ciężką pracą. To były 3 ciężkie lata, ale na pewno się opłaciły. Dużo samokontroli, dużo myślenia nad tym, co muszę zrobić. Ale równocześnie też odpoczynek jest ważny, systematyczność jest kluczem, myślę, do sukcesu. Nie byłby on oczywiście możliwy bez odpowiedniej kadry pedagogicznej. Dlatego okolicznościowe nagrody otrzymali też wychowawcy, którzy opiekowali się laureatami. Rekordzistka pani Ada Kardasz miała ich aż 18. Jako się rzekło, gratulacje i dyplomy trafiły w piątek również do rąk rodziców. Myślę, że ten sukces uczniów nie byłby możliwy bez ich rodziców, bez tej opieki, bez tego wkładu, bez czasu poświęconego swoim pociechom, swoim dzieciom. I myślę, że w tym miejscu należy serdecznie pogratulować i podziękować rodzicom, bo myślę, że to jest ważne, żeby każdy rodzic dbał, pielęgnował ten rozwój edukacyjny swoich dzieci. Powiatowa cegiełka w postaci 1500 zł to dla uczniów ważny sygnał, że samorządowcom na nich zależy. No i zachęta do dalszej edukacyjnej charówki. Według mnie wsparcie samorządu jest ważne, ponieważ to daje motywację do jeszcze lepszej nauki, mobilizuje bardzo. Nie jest tajemnicą, że takie dopieszczanie uczniów to także sposób na ściąganie ich do powiatowych szkół. Sposób rzecz jasna nie jedyny. Dbamy o nasze placówki edukacyjne, zarówno jeżeli chodzi o te elementy infrastrukturalne, jak i o ten element edukacyjny, zdając sobie sprawę, że nie tylko ładna sala gimnastyczna, nie tylko dobre boisko, ale przede wszystkim poziom nauczania to jest to, co przyciąga uczniów do poszczególnych szkół. Od 2006 roku nagrody starosty legionowskiego otrzymało 407 uczniów. Powiat przeznaczył dotąd na ten cel ponad 610 tysięcy złotych.